Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Buenas tardes. Jak sobota, to Barça Studio. Skoro Barcelona gra w niedzielę, no to dzień wcześniej zapowiadamy to, co się będzie działo. No idziemy do przodu. Jako program rozwijamy się tak jak no, maszyna Szawiego, to by było jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, bo ten zespół cały czas się kształtuje, ale kolejne nowe elementy i dzisiaj też gość specjalny, na którego warto myślę czekać, czyli Paceta, trener Realu Valladolid, były trener Korony Kielce, będzie dzisiaj z nami, dzień przed meczem, także warto na pewno poczekać na ten fragment. Ale w studiu Michał Gajdek, czyli przede wszystkim socio Barcelony, ale też człowiek z No Camp Nou, z fcbarca.com. No człowiek, który w tych barcelońskich tematach będzie miał dzisiaj dużo do powiedzenia. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Przede wszystkim w tym programie, tak jak powiedziałem, idziemy trochę do przodu, cały czas dodajemy nowe elementy. Będzie też łączenie z kibicem Realu Valladolid. Są też przede wszystkim dżingielki, żeby sobie ten program uporządkować. Trzeba się cały czas rozwijać, więc może od razu sobie z tym zaczynamy i też tego się nauczymy, bo to będzie taka w miarę stała formuła. Na początek La Polemica, czyli taki temat główny numeru, który będziemy poruszali co tydzień i zaraz sobie do tego przejdziemy. Dzisiejszą La Polemiką będzie to, czy UEFA robi to specjalnie, bo porozmawiamy sobie o fazie grupowej Ligi Mistrzów. Michał, ten kalendarz jest szalony, tak jak patrzę. Czasem ludzie się zastanawiają, co będzie z tą Barceloną, ale jak ona wsiądzie na karuzelę, no to już tam nie będzie czasu, nie będzie ani sekundy, żeby z niej zejść. No może przerwa na reprezentację, ale generalnie patrzymy sobie teraz na to, co się dzieje. Sevilla, zaraz potem startuje Liga Mistrzów, Cadiz, tam nie będzie oddechu. To będzie Liga Mistrzów do rozegrania w 2 miesiące, a jak masz za rywali Inter Mediolan i Bayern Monachium, jako takich głównych do wyjścia, no jeszcze oczywiście Wiktoria Pilsno, no to chyba tutaj nie będzie lekko. Czy ty tak podchodzisz do tej grupy spokojnie, czy jednak pojawił się strach, kiedy zobaczyłeś te kulki? Wiesz co, strach może nie, bo jednak Barcelona została mocno wzmocniona w to okienko transferowe i mam nadzieję, że to Barcelony jednak będą się rywale bali. Tutaj myślę, że Luis Enrique jest takim wzorem dla Barcelony, to co on mówił przed finałem Ligi Mistrzów, tym ostatnim wygranym przez Barcelonę w Berlinie, gdy pytał się swoich zawodników, tak, co może być najgorszego, co może się zdać w dzisiejszym meczu i tam padały odpowiedzi na zasadzie nie będziemy wierni swojemu stylowi i tak dalej, a Lucho powiedział, że najgorsze, co się może zdarzyć, to być piłkarzem Juventusu i mierzyć się z Barceloną. I ja mam nadzieję, że o ile rzeczywiście Bayern Monachium no, siłą rzeczy jest losowany z pierwszego koszyka, wiemy jak wyglądały ostatnie konfrontacje tych drużyn i trzeba Bayern uważać za faworyta, to myślę, że Barcelona, doceniając klasę Interu, nie powinna mieć kompleksu wobec tego zespołu. To jest zespół, z którym Barcelona też przecież w ostatnich sezonach się mierzyła. Każdy kibic Barcelony pamięta takie symptomatyczne obrazki jak Ernesto Valverde, gdzieś tam podsypiający na ławce rezerwowych na Giuseppe Meazza, a Barcelona zwycięska. I myślę, że no, trzeba po prostu będzie walczyć o wyjście z tej grupy. Mam nadzieję, że to jest cel, który jest jak najbardziej realny. Czy o zwycięstwo w grupie, no to szczerze mówiąc tutaj już nie wiem, ale to wyjście z grupy to jest taki plan minimum. A ty myślisz, że Barcelona ma jakiś kompleks Bayernu? No bo trudno o tym nie mówić. Jak sobie patrzymy na tę grupę wszystkich takich kapitanów, tych trochę świętych krów, czyli czy Busquets, czy Jordi Alba, czy Piqué, którego rola też jest coraz mniejsza w drużynie, no to oni jednak pamiętają chyba to 2-8 z Bayernem jako największy blamasz w życiu. Wydaje mi się, że nie było większego upokorzenia. W ostatnim sezonie też mierzyliście w grupie 2 razy 0-3 i do domu, a w zasadzie do Ligi Europy, więc na pewno ta motywacja będzie szczególna po dwóch stronach, bo Bayern trochę się naigrywa z Barcelony. Tam będą mieli też pewnie wielką chęć pokazać Lewandowskiemu, chłopie, co ty zrobiłeś. A czy rzeczywiście myślisz, że Bayern to też powoli jest taki rywal, który ma szczególne miejsce w sercach piłkarzy i też w tej szatni? Myślę, że coraz bardziej tak, no bo na pewno siłą rzeczy częstotliwość tych meczów na to wpływa, tak jak wspomniałeś, no było 2-8, było starcie przecież w zeszłorocznym sezonie
I tak jak też dobrze powiedziałeś o tym naigrywaniu się, ja myślę, że wśród kibiców Barcelony zwłaszcza, i to jest też jak przeglądam na przykład kibiców na Twitterze z Katalonii bezpośrednio, to im nie pasuje za specjalnie takie mocne zaczepki. Tutaj Thomas Müller się gdzieś tam wysuwa zawsze na czoło, na prowodyra tego piłkarza, który no siłą rzeczy trochę, tak jak mówisz, naigruje się z Barcelony. Teraz zresztą też nagrał filmik po losowaniu, tak, Mister Lewandowski. Widzimy się z powrotem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Myślę, że Bayern jest takim rywalem dla Barcelony. Też historycznym, no nie da się ukryć, że to jest jeden z bardziej utytułowanych klubów. Też warto przypomnieć, że Barcelona miała też wcześniej niewyrównane rachunki z Bayernem, no bo było to słynne 0-7 w dwóch meczu. To jest ten sam rok, gdzie UEFA, jeżeli mówimy, czy robi to specjalnie, chyba próbowało ustawić El Clasico w finale Ligi Mistrzów, a wyszedł im Del Clasiker, bo Barcelona przegrała z Bayernem, a Real Madrid przegrał z Borussią Dortmund, nomen omen, dzięki Robertowi Lewandowskiemu. Natomiast już dwa sezony później Barcelona się mierzyła z Bayernem znowu, no i wtedy rozbiła Bayern, tak? I wtedy mieliśmy słynną akcję na przykład z Boatengiem, wkręconym w ziemię przez Leo Messiego, więc mam nadzieję, że tutaj też rzeczywiście nadchodzi czas rewanżu. I tak jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o tych kapitanów Barcelony, ja zawsze się martwię niestety o tę sferę mentalną trochę pod tym względem, no a tutaj mamy prawdziwego mentalnego potwora, który myślę, że będzie na ten mecz zmotywowany jak pewnie na żaden inny, tak? Robert Lewandowski, tak jak wspomniałeś, jeżeli Bayern będzie chciał pokazać Lewandowskiemu, że on się pomylił z tym transferem, to myślę, że Lewandowski będzie chciał pokazać Bayernowi, że wcale tak nie jest i że on wybrał dobrze i że to on stoi na czele tego projektu i ten projekt może szybko odnosić sukcesy, dlatego ja mam nadzieję, że będzie ta walka pasjonująca. No tutaj też mamy właśnie cytat z Olivera Kahna, który mówi, że Bóg futbolu nie mógł tego zrobić inaczej, to było zbyt oczywiste. No, można było stawiać wszystkie pieniądze, że do takiego starcia dojdzie. No to będzie elektryzowało chyba najbardziej w ogóle w całej fazie grupowej, bo są oczywiście te powroty Erlinga Haalanda, ale tutaj Lewandowski, Bayern, ta cała saga. No zresztą zobaczymy sobie też zaraz reakcję Olivera Kahna, która była bardzo wymowna. To jest taki nasz obrazek tygodnia, ale zanim jeszcze to chciałem cię zapytać, czy ty sobie wyobrażasz, że w połowie października wszystko już będzie mniej więcej jasne, bo Barca zaczyna, no tutaj mamy też pokazane, jak wystartował bez Roberta Lewandowskiego Bayern. To jest naprawdę imponujące. Natomiast tutaj właśnie ta reakcja Kahna, który sam powiedział, no trudno się było nie uśmiechnąć patrząc. Dariusz Mieduski jak mistrz drugiego planu. No właśnie, to jest trochę tak jak te słynne obrazki chyba zdaje się Jerzego Engela, tak. Więc mamy teraz bardzo dobry sequel, bardzo dobre nawiązanie. Barca startuje u siebie z Wiktorią Pilsną, czyli stosunkowo łatwo, natomiast później jest wyjazd do Monachium, wyjazd do Mediolanu. Czy ty sobie wyobrażasz, że po trzech kolejkach może być gorąco? Czwarta kolejka to jest przyjęcie Interu na Camp Nou i czy mniej więcej po tych czterech, zakładając dwa bezpośrednie starcia z Interem, to może być mniej więcej już jasne, jak ta grupa będzie wyglądała, czy jednak ty się spodziewasz do ostatniej kolejki, do ostatniego meczu ciężarów, emocji i to nie będzie takie oczywiste? Ja myślę, że tutaj dobrym przykładem jest też to, co się działo w zeszłym sezonie, no bo Barcelona, tak jak wspomniałeś, nie miała szans w żadnym z tych dwóch bezpośrednich starć z Bayernem Monachium, a mimo to miała przecież szansę na wyjście z grupy, no tylko tak naprawdę została zawalona również dwumecz z Benficą, no bo najpierw porażka dotkliwa w Lizbonie, potem remis na Camp Nou i myślę, że celem Barcelony tak naprawdę powinno być właśnie to. Oczywiście no, nie ujmując tutaj Wiktorii Pilsno, ale myślę, że to jednak będzie zaskoczenie, jeżeli im się uda urwać jakiekolwiek punkty w tej grupie któremukolwiek z tych utytułowanych rywali. Celem Barcelony powinno być to, żeby po prostu mieć lepszy bilans bezpośrednich meczów z Interem Mediolan. Jeżeli, tak jak wspomniałeś, no Barcelona w trzeciej, w czwartej kolejce mierzy się bezpośrednio na początku w Mediolanie, potem u siebie na Camp Nou, no to jeżeli okazałoby się tak, że uda się w tych meczach chociażby 4 punkty zdobyć, to myślę, że możemy być potem już w miarę spokojni o awans Barcelony. Natomiast jeżeli nie, no to zdecydowanie będzie gorączka. Tutaj też widziałem, że Zbigniew Boniek, tak jak lubi tam prowokować trochę na Twitterze, napisał coś takiego, że wyobraża sobie taki scenariusz, że w ostatniej kolejce, gdy Bayern ma już zapewniony awans, no to spotyka się z Interem, no i okazuje się, że Bayern w ostatniej kolejce rzeczywiście się spotyka z Interem. Zbigniew wie więcej, jak zawsze. Więc no zobaczymy. No na pewno niedobrze by było, żeby to się rozstrzygało aż w Pilsnie właśnie podczas tego meczu Bayern-Inter. Fajnie by było, gdyby Barcelona była zależna od siebie i gdyby ten awans udało się wcześniej zapewnić. Wydaje mi się w ogóle, że to oczywiście, że to jest trudne losowanie dla Barcelony. Nie ma co tego ukrywać, bo jednak trafienie na Inter z tego trzeciego koszyka, tak samo jak trafienie na Napoli, to była jedna z tych najgorszych opcji, przynajmniej w mojej opinii. Ale wydaje mi się, że to Barcelonie jest też potrzebne, że nie będzie tutaj tłumaczenia się jakimś takim czasem na rozpęd, że my musimy jeszcze złapać jakiś rytm, tylko
Tutaj jesteś już od razu wrzucony na największe wyzwania sezonu. Jeżeli realnie chcesz wrócić, być w pierwszym szeregu ze wszystkimi najlepszymi, no to musisz sobie z takim Interem dawać radę. Interem, który jest klasowym zespołem, ale też Hiszpanie są jego przekleństwem. Zawsze Real albo Barcelona te drogę im torowali w fazie grupowej Ligi Mistrzów w ostatnich 5 edycjach, w których brali udział, więc to też jest taki ich swego rodzaju koszmar. Więc wydaje mi się, że musi ta ekipa Xaviego od razu jakby te obroty zwiększyć, od razu pokazać w jakiej jest formie, w jakiej jest dyspozycji, że tam jest duże zgranie, jest na to wszystko pomysł. Moje pytanie jeszcze kończąc ten wątek jest takie, jak ty byś to widział a propos rotacji zespołem, rotacji składem? Czy w takim razie pełnym priorytetem jest Liga Mistrzów, tam idzie najsilniejsza jedenastka, czy trochę tych zmienników w lidze? Jak ty to w ogóle widzisz, to rozłożenie sił? Pamiętamy, co się działo w Lidze Europy. Tam często te skrzydła to były całkowicie pozmieniane. W czwartek Adama Traore, Ousmane Dembele w niedzielę. I to był taki już stały układ. Teraz będzie podobnie, dwa prawie równe składy albo połowa jedenastki wymieniana, czy jednak piłowanie tych graczy? No ja myślę, że przede wszystkim dlatego Barcelona tak się wzmocniała w to okienko transferowe i Xavi tak nacisk kładzie na to, żeby mieć dwóch piłkarzy równorzędnych na jedną pozycję, żeby móc rotować. No bo jeżeli sobie spojrzymy na przykład na październik, to jest w ogóle jakieś szaleństwo. Mamy 28 dni od 1 czy 2 października do 30 października Barcelona rozegra 9 meczów. No i tak jak wspomniałeś, no tutaj są te kluczowe mecze w Lidze Mistrzów, czyli jest wyjazd do Mediolanu, jest mecz z Interem u siebie, jest mecz z Bayernem u siebie, ale oprócz tego w lidze niestety trafił się taki terminarz, no, że Barcelona ma chociażby Villarreal, ma chociażby Athletic Bilbao, ma klasyk z Realem Madryt na Bernabeu i ma wycieczkę do Walencji. Więc tak naprawdę ciężko oczekiwać, żeby jeden skład ogarnął pewnie to wszystko. Jeżeli mielibyśmy tutaj szukać jakichś potencjalnie chociaż słabszych rywali, no to pewnie ta Majorka na wyjeździe czy Celta Vigo u siebie, no to to są te mecze, gdzie będziemy mogli dostrzec jakieś rotacje. Ale też jak wspomniałeś, no bo powiedziałeś o Adama Traore i Dembele, tak jako takich powiedzmy wymieniających się piłkarzach, teraz już nie mamy takiej sytuacji, tak? Teraz nie mamy sytuacji, że jeden jest lepszy, drugi jest słabszy, tylko Barcelona rzeczywiście starała się po to, zwłaszcza w ataku, wzmocnić skład, żebyś nagle wymieniał pomiędzy Dembele a Rafinią, albo Dembele a Ansu Fatim, albo Rafinią a Ferranem Torresem. I myślę, że tutaj właśnie o to chodzi, żeby nie nastąpił ten spadek jakości, nawet jeżeli będziesz musiał porotować, no bo siłą rzeczy będziesz musiał, to żeby ten spadek jakości nie był zauważalny, a może wręcz przeciwnie, jak z Realem Sociedad San Sebastian okazuje się, że to ci piłkarze, którzy będą wchodzić w zławki, będą mocniejsi wręcz. Tak, to będzie taki specyficzny sezon nie tylko dla Barcelony, ale w ogóle dla wszystkich klubów, zwłaszcza tych wysyłających piłkarzy na mundial, że praktycznie będziemy mieli dwa sezony w jednym, bo tutaj przygotowujesz trochę się na dwa różne etapy. 2,5 miesiąca bardzo intensywnej gry do połowy listopada, później na miesiąc zabierają ci bardzo wielu piłkarzy, bo zaczynamy się Mistrzostwa Świata i dopiero 31 grudnia, od początku stycznia rusza dalsza część rozgrywek, już wtedy taka nieprzerwana, można powiedzieć, gdzie możesz mieć przez 5-6 miesięcy piłkarzy u swojego boku i z nimi pracować, więc no, naprawdę można to traktować trochę jak dwa sezony, takie bardzo intensywne, wciśnięte w jeden. Nikt nie jest na to przygotowany, tak? No bo to jest pierwszy raz taka sytuacja w historii, to nie tylko Xavi jako trener jednak nie do końca doświadczony, ale myślę, że żaden inny nie będzie miał tej wymówki. Każdy jest gdzieś tam nowym nowicjuszem, jeżeli chodzi o taką sytuację. No też pewnie dużo będzie zależało, jak wyjdzie z mundialem. Tak? No, my oczywiście życzylibyśmy sobie pewnie, że piłkarze Barcelony, zwłaszcza jeden z piłkarzy Barcelony, jak najdłużej na tym mundialu pograł, ale to też będzie dosyć duża różnica, tak? Jeżeli będziesz miał zawodników, którzy w ogóle nie pojadą na mundial, tak jak na przykład nie wiem, no, Dawid Alaba w Realu Madryt. Będziesz miał zawodników, którzy pewnie z tego mundialu szybko odpadną, a będziesz miał też piłkarzy, którzy będą się bili aż do samego końca. I myślę, że potem doprowadzenie ich wszystkich do w miarę jednakowej, powiedzmy, formy fizycznej też będzie sporym wyzwaniem. Oj, gigantyczne. Michał, jeszcze kończąc ten wątek, twój typ na liczbę punktów w fazie grupowej, na te 18 możliwych, ja od razu mówię swój, że to dla mnie będzie 10-11 oczek, w zależności od tego, czy uda się coś urwać Bayernowi, ale na razie widzę Bayern jako taki zespół, no, dwie półki wyżej. Myślę, że 11-12 to jest rzeczywiście zdrowy typ, natomiast jeżeli to byłby wynik 13-punktowy, czyli powiedzmy komplet na Victoria Pilsen, no 4 punkty z Interem, no i jednak z Bayernem jedno zwycięstwo, to by było bardzo fajnie. Byłoby bardzo fajnie. Przechodzimy sobie teraz do kolejnego wątku, czyli protagonista, nasza postać tygodnia, człowiek, o którym dzisiaj będziemy dyskutowali i zaraz przekonamy się, kto to będzie. Nowa twarz, Jules Koundé, człowiek, który, no właśnie, opuścił już dwa mecze, mimo że był w klubie, bo zwyczajnie
Barcelona go nie zarejestrowała. Teraz mówi się o tym, że on na ten niedzielny mecz z Realem Valladolid ma już być gotowy, ma być dostępny, ma być zarejestrowany i trochę zdziwiła nas ta sytuacja, bo wielkich sprzedaży nie było. Samuel Umtiti odszedł do włoskiego Lecce i o co tutaj tak naprawdę Michał chodzi? Czy on miał pochłaniał tak wielką część tego budżetu, że to się wszystko odblokowało? Czy La Liga zmieniła trochę optykę? Dlaczego nagle mówi się o tym, że Koundé może być na ten mecz dostępny, chociaż jeszcze wiemy, że formalnie nie jest to potwierdzone? To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo rzeczywiście wydaje się, że La Liga zmieniła zdanie i wydaje się, że La Liga gdzieś idzie bardziej tą interpretacją, którą Barcelona wcześniej prezentowała. I te informacje, które pojawiają się w hiszpańskich mediach, można podzielić tak naprawdę na dwa obozy, tak? No z jednej strony mamy ten obóz, o którym wspomniałeś, który próbuje przekonywać, że odejście Samuela Umtitiego albo zarejestrowanie Pablo Torre w rezerwach, albo w ogóle też Chiringuito na przykład pisało jakiś totalnie absurdalny artykuł o tym, że Aubameyang, jeżeli nie odejdzie, to La Liga zatrzyma sobie gwarancję bankową, którą Barcelona złoży, bo niby jak sprzeda Aubameyanga, no to wtedy te pieniądze pozyska. No takie naprawdę... Człowiekiem dużej wiary, żeby w to wierzyć. No właśnie, takie naprawdę dziwne sytuacje, natomiast gdzieś tam z mediów głównie barcelońskich płynie taka informacja, że po prostu tutaj La Liga rzeczywiście nie popisała się, że prezentowała interpretację odmienną do Barcelony, że Barcelona wielokrotnie prosiła La Ligę o to, żeby ją zweryfikowała, natomiast w sytuacji, w której rzeczywiście zagroziła wręcz krokami prawnymi wobec La Ligi czy wobec samego Javiera Tebasa, no to rzeczywiście La Liga zmieniła tę interpretację i nagle rejestracja Koundé jest możliwa, tak jak wspomniałeś, bez wielkich ruchów wychodzących, które dopiero miały to umożliwić, tak? No bo mówiło się, że Pierre-Emerick Aubameyang musi odejść, mówiło się, że samo na przykład odejście Memphisa Depaya nie wystarczy, Memphis jest dalej w klubie, Aubameyang jest dalej w klubie, a nagle się okazuje, że Koundé można zarejestrować. I jeżeli tak by się rzeczywiście okazało, że tutaj mieliśmy do czynienia z taką no, niezgodną z prawem interpretacją La Liga, no to ja oczekuję od klubu jakichś działań w tym zakresie, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że tutaj Joan Laporta nie będzie odpuszczał, no bo nie oszukujmy się, no Barcelona została po pierwsze bez zawodnika, którego mogła wystawić przez dwa mecze. Po drugie, siłą rzeczy buduje to określony wizerunek klubu, tak, który jest negatywny, no bo wszyscy wiemy, że jest taki pogląd, że Barcelona kupuje zawodników, a potem nie może ich zarejestrować. No więc jeżeli by się okazało rzeczywiście, że to jest bez winy klubu, to myślę, że trzeba by to było naprostować. A po trzecie, myślę, że może to też psuć działania pozostałe Barcelony na rynku transferowym, no bo jeżeli na przykład negocjujesz z Cezarem Azpilicuetą przed przedłużeniem kontraktu, czy potem negocjujesz, nie wiem, z Hectorem Bellerinem i tak dalej, no to pewnie ci zawodnicy są mniej chętni do przyjścia do klubu, gdy widzą, że jest problem z rejestracją zawodnika, który już w nim jest, tak? Więc myślę, że to jest zdecydowanie coś, co Barcelona, na czym Barcelona mogło ucierpieć po prostu, jeżeli, tak jak mówię, no bo nie znamy tak naprawdę sytuacji, jaka ona jest w rzeczywistości, mam nadzieję, że ją poznamy, czy to z komunikatu klubu, czy z komunikatu La Ligi. Jeżeli się okaże, że La Liga tutaj była winna, no to myślę, że powinna też jakoś konsekwencje ponieść. Zobaczmy sobie skład przewidywany Barcelony, bo od razu chciałem cię zapytać, ja tam wrzuciłem właśnie Koundé jako już piłkarza dostępnego, jako już piłkarza, z którego Xavi mógłby skorzystać. Oglądaliśmy go w akcji z Manchesterem City w tym sparingu, gdzie chyba nas obu nie przekonał do końca jako taka gwarancja i definicja pewności siebie. Były tam takie elementy elektryki. No i właśnie pytanie, patrząc na to, co wyprawia Eric Garcia, który ma świetny początek sezonu, patrząc na to, jak gra Eriksen, w jakiej formie jest Araujo, który raczej grał po prawej stronie, jak ty byś zostawił ten środek? Czy Koundé rzeczywiście to jest taka recepta, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki i należy z niego skorzystać już z Realem Valladolid, gdzie, no nie oszukujmy się, jednak no będzie bardzo nacisnęła. Będzie to spotkanie rozgrywane na połowie ekipy Paczety. Ja myślę, że ten skład, który zaproponowałeś, jest rzeczywiście dość prawdopodobny. Jeżeli chodzi o środek obrony, to wydaje mi się, że istnieją zasadniczo dwie opcje. Czyli po pierwsze, albo rzeczywiście Xavi nie chce rozbijać tej pary obrońców, która na chwilę obecną prezentuje się bardzo dobrze, a jest parą obrońców nową, w związku z czym oni potrzebują zgrania, czyli Christensen i Eric Garcia, albo wręcz testuje tę drugą potencjalną parę. Tak? Może rzeczywiście założenie jest takie, żeby na przykład mieszać ich niekoniecznie ze sobą, tylko rzeczywiście mieć takie dwie pary obrońców, z których korzystasz w zależności od sytuacji. Ronald Araujo wydaje mi się, że zagra w tym meczu, bo to było dosyć symptomatyczne w spotkaniu z Manchesterem City. Było tylko pięciu zawodników, którzy nie weszli ani na minutę na murawej. To był Marc-André ter Stegen, to był Ronald Araujo, to był Pedri, to był Usman Dembele i Robert Lewandowski. No więc wydaje mi się, że jeżeli nie wystawiasz ich w ciągu tygodnia, nawet na minutę, no to pewnie właśnie chodzi o to, żeby oni wyszli od pierwszej minuty już w
spotkaniu tym weekendowym, spotkaniu ligowym. Więc być może pod tym względem rzeczywiście wystawienie Jules'a Koundé ma sens, żeby on rzeczywiście był sparowany z Ronaldem Araujo, z którym pewnie docelowo może również grywać. No, wydaje mi się, że to jest w ogóle niesamowicie trudna rzecz dla Xaviego, żeby zarządzać tymi emocjami. No, widzimy na Guardiolę, na którym oczywiście Xavi się wzoruje i on wprost mówi, jeżeli ktoś nie jest u mnie szczęśliwy, no to odchodzi, to ja go nie chcę. Ja potrzebuję tylko piłkarzy w pełni poświęconych i zaangażowanych w mój projekt. Natomiast no, masz Erika Garcia, który absolutnie nie popełnia błędów i podniósł niesamowicie poziom. Masz Christensena, który też nie zawodził. Araujo to powinien być lider tej formacji. Piqué też ma prawo... No właśnie, nie wspomnieliśmy w ogóle, to Piqué. Jest niesamowite. To był piłkarz, który grał mnóstwo w zeszłym sezonie, który no, jest twarzą Barcelony, symbolem. A tutaj Piqué się nagle okazuje piątym środkowym obrońcą? Niewiarygodny jest ten spadek, więc... Trudno jest, oczywiście, będziesz miał co chwilę mecze, co trzy dni, zaraz będzie Liga Mistrzów, zaraz będzie Sevilla, więc każdy te szanse dostanie, ale to będzie trudne, no bo to jednak może być taki zawód. Ktoś by chciał grać w Lidze Mistrzów, niekoniecznie z Valladolid, ale no to są piłkarze też o takim ego, że chcieliby grać wszystko najlepiej. No ale ja myślę, że tak jak powiedziałeś, ten sezon jest koniecznością wręcz i piłkarze, myślę, że też sami powinni to zrozumieć, zwłaszcza ci, którzy wybierają się na Mundial, że oni muszą odpocząć, tak? Że nie może być tak, że ktoś rozegra 90 minut na przykład w każdym spotkaniu aż do połowy listopada, bo potem po prostu pojedzie wycieńczony do Kataru, a wróci jeszcze bardziej wycieńczony. Więc myślę, że akurat ten sezon jest takim sezonem, że trzeba mieć szeroką kadrę, żeby bić się na wszystkich frontach zwłaszcza, no bo przypomnijmy sobie, że mówimy sobie o tym, że intensywnie będzie do Kataru, natomiast gdy piłkarze wrócą z Kataru, no to na przykład Barcelona na dzień dobry poleci dla odmiany do Arabii Saudyjskiej, żeby rozegrać Super Puchar Hiszpanii, zaraz zacznie się Puchar Króla. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to ile się nie mylę, 14 kolejek jest przed Katarem, 24 jest po, no, czyli tak czy siak jest ich sporo więcej. No i oby jak najdłużej europejskie puchary, więc tych meczów w okresie styczeń-maj, no spokojnie może być grubo powyżej 30 jeszcze do rozegrania, nawet po 40, więc myślę, że każdy te minuty złapie i to jest po prostu konieczne. Czy będzie jakaś rywalizacja właśnie taka, że no nie wiem, ktoś będzie się czuł poszkodowany, że będzie grał w tych meczach powiedzmy teoretycznie przynajmniej słabszymi rywalami, a nie będzie grał w tych największych? No nie wiem, no na chwilę obecną myślę, że takiego problemu też nie będzie, no bo jeżeli sobie powiedzieliśmy, że w październiku masz mecz z Realem Madryt, masz dwa mecze z Interem, masz mecz z Bayernem, no to nawet ciężko powiedzieć, który tutaj jest taki najbardziej prestiżowy i myślę, że nikt się nie obrazi, jeżeli w którymś z nich zagra. Czy Alejandro Balde, którego ja wystawiłem w tym prognozowanym składzie, bo przyznaję się tutaj bez bicia, że to były moje przewidywania, jeżeli wystawienie go na lewej obronie w tym spotkaniu przestaje być już powoli kontrowersją, czy on i w tym sparingu z City, i też w tym poprzednim meczu z Realem Sociedad pokazał, że to już nie jest kandydatura taka nerwowa, 18-latka, tylko człowieka, który daje argumenty? Ja myślę przede wszystkim, że to jest idealny moment dla niego, żeby rozegrał spotkanie właśnie o stawkę, ale na Camp Nou z przeciwnikiem teoretycznie słabszym, no bo takie wejście jego z Realem Sociedad San Sebastian to było rzucenie go trochę na głęboką wodę. Ja szczerze mówiąc dziwiłem się, że Xavi na coś takiego się zdecydował i jeżeli on tam podołał, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że sprostał wyzwaniu i to nie tylko przez tę asystę w pierwszej minucie meczu, no to zasługuje na pewno na kolejną szansę, bo myślę, że najgorsze, co może zrobić takiemu też właśnie młodemu zawodnikowi, to jest nie dać mu ciągłości. Jeżeli on już został wprowadzony do drużyny, no to pewnie fajnie, żeby zagrał znowu, nawet jeżeli Jordi Alba ma na przykład wrócić do składu na Sevillę, no to myślę, że taki mecz u siebie z Realem Valladolid to jest idealne spotkanie do tego, żeby Balde rzeczywiście mógł złapać kolejne minuty, mógł pokazać to, co jest w nim najlepsze, czyli te ofensywy, a jednocześnie mógł się zgrywać z kolegami z obrony. A chciałem cię zapytać, bo mamy też tego Sergiego Roberto, który teoretycznie zapracował sobie sparingiem z Manchesterem City na tę obecność w składzie, przynajmniej tak podaje Gerard Romero, tak podaje kilku dziennikarzy, że jak to się śmiali katalońscy dziennikarze, to bardziej akurat polscy kibice w tym wypadku, że Eminem wskakuje do składu. Natomiast oni podawali ci katalońscy dziennikarze, że to jest czas Sergiego Roberto, żeby jakoś te swoje notowania poprawić. Dla ciebie ten sparing z City przyniósł jakieś takie wnioski, których można się trzymać, które są wiarygodne? Czy to jednak była taka fiesta, zabawa, święto dla Juana Carlosa Unsue, okazja, żeby spotkać się z bliskimi twarzami, takimi symbolami też tego klubu, żeby Guardiola wrócił? Ja bym nie wyciągał chyba daleko idących wniosków ze sparingu, zwłaszcza czyli takiego sparingu, czyste pawcie. Zwłaszcza ze sparingu, który jest w trakcie sezonu. To już jest w ogóle bardzo nietypowa sytuacja, natomiast tutaj siłą rzeczy ten kalendarz jest taki, a nie inny i pewnie trudno było ten mecz inaczej rozegrać. Rzeczywiście bardzo dobry występ Sergiego Roberto, natomiast siłą Sergiego Roberto myślę,
na chwilę obecną jest słabość konkurentów, tak? No bo Xavi nie ufa Serginho Destowi. Serginho Dest nie to, że nie gra, tylko po prostu jest nawet niepowoływany na mecze i widać, że Xavi z jakiegoś względu no nie jest z niego po prostu zadowolony. A poza tym mamy tylko szereg obrońców, którzy są nominalnie stoperami i ewentualnie mogą na tej prawej stronie występować. No Ronald Araujo już pokazał, że zwłaszcza w meczu z niżej notowanym rywalem, gdy Barcelona musi głównie atakować, to nie jest to jego wymarzona pozycja. Ja myślę, że to powinno być raczej ograniczone do takich spotkań, gdzie masz, nie wiem, Viniciusa na przykład po drugiej stronie i wtedy Ronald Araujo było widać, że sprawdził się świetnie, ale w momencie, w którym od prawego obrońcy czy któregokolwiek bocznego obrońcy Barcelony wymagasz głównie kreacji i gry do przodu, no to Ronald Araujo niekoniecznie jest najlepszym wyborem. Zastanawiam się, czy Jules Koundé nie będzie do takiej roli też przymierzany. Wiemy, że on miał epizody i w Sewilli, i w reprezentacji Francji bliżej prawej strony boiska. Tak więc myślę, że tutaj ewentualnie można by było powalczyć o miejsce w składzie z Sergio Roberto, no bo inaczej to za specjalnie nie widać dla niego rywala. To nie jest tak, że on gra, bo jest po prostu świetny, natomiast jednocześnie myślę, że jest na chwilę obecną na tej pozycji najlepszy. O, to mnie zaskoczyłeś, to mnie zdziwiłeś, ale zobaczymy. Fajnie było go sprawdzić na tle Realu Valladolid, no bo tam rzeczywiście będziesz miał pole do popisu. Jeszcze chciałem cię zapytać o odejścia z Barcelony tego lata, bo wiemy, że to już są już no, dni, które policzymy na palcach jednej ręki do końca okna transferowego. Jaki jest twój typ? Kogo jeszcze do tej listy dodamy? Kogo tutaj będzie trzeba dopisać w kolejnych tygodniach? Kogo uda się jeszcze wypchnąć z klubu na sam koniec? Ja myślę, że pierwszym i takim podstawowym kandydatem jest Martin Braithwaite. Myślę, że w tej lub innej formie klub się z nim dogada, nawet jeżeli okaże się, że Martin postawi na swoim i będzie chciał po prostu otrzymać to należne mu wynagrodzenie, przynajmniej w większej części, no to klub się na to zdecyduje, bo widać, że on nie jest absolutnie w planach Xaviego i myślę, że też posiadanie zawodnika takiego, którego no odseparowałeś, nie oszukujmy się, odseparowałeś od tej grupy, chcesz go z tego klubu wypchnąć przez całe lato. On został tak naprawdę sam z tego grona, które nie pojechało na turnę, tak? No bo jeżeli spojrzymy sobie na te nazwiska, no to czy był Oscar Mingueza, czy był Neto, czy był Ricky Puig, czy nawet Samuel Umtiti, no to są piłkarze, których Xavi na turnę do Stanów Zjednoczonych nie zabrał. Liczył na to, że jak wróci do Barcelony, to ich już nie będzie. Okazało się, że nie ma tak łatwo i rzeczywiście gdzieś wypchnięcie ich trochę kosztowało czasu i energii. Natomiast na chwilę obecną został już tylko Braithwaite, więc myślę, że to jest pierwsze i podstawowe nazwisko, jeżeli o to chodzi. A poza tym myślę, że mówimy o zawodnikach, którzy są inaczej. Jeżeli zostaną, to na pewno będą dostawać szanse gry. No tutaj znakiem zapytania pewnie jest Serginho Dest, o którym powiedzieliśmy, że nie dostawał od Xaviego w ogóle minut. Natomiast najciekawsza sytuacja jest pewnie w ataku, no bo pytanie, czy Memphis Depay, czy Pierre-Emerick Aubameyang, czy obaj zostaną w Barcelonie, czy nie zostanie żaden. No to jest bardzo, bardzo interesujący, myślę, wątek. Ja osobiście chciałbym, żeby któryś z nich został, bo inaczej Barcelona po prostu nie ma zmiennika dla Roberta Lewandowskiego. Jeżeli mówimy o poziomie czysto sportowym, no to zdecydowanie bym wolał Aubameyanga niż Memphisa. Ale to niestety nie jest trochę taki koncert życzeń, tak? No myślę, że Barcelona musi patrzeć na to, że w przypadku Memphisa jedyne, co jest w stanie zrobić, no to puścić go za darmo, zejść z jego pensji, a on i tak za rok odejdzie za darmo i klub na nim nic nie zarobi. Natomiast w przypadku Aubameyanga, to jest po pierwsze zawodnik, który od tego sezonu zarabia zauważalnie więcej. To jest zawodnik, który jest wiekowy, a ma też długoletni kontrakt. No i to jest zawodnik, za którego Barcelona może po prostu zarobić pieniądze, bo wiemy, że są chętni. Majstersztykiem, myślę, Alemaniego byłoby sprowadzenie piłkarza, którego odbudował, wziął za darmo na pensji progresywnej, gdzie na początku zarabiał malutko i teraz, kiedy ta pensja ma się powiększać, go oddać i jeszcze na tym zarobić. No to byłoby ruch bardzo w stylu Mateu Alemaniego, który no, mistrzem jest tego. I nawet mam wrażenie, że bardziej czasem imponujące są te wypchnięcia z klubu niż nawet same transfery, bo to też jest sztuka, o której często nie mówi się w kontekście dyrektora sportowego. On przede wszystkim jest takim sprzątaczem w białych rękawiczkach. Zanim o Realu Valladolid, czyli tym niedzielnym rywalu Barcy, to jeszcze La Imagen de la Semana, czyli obrazek tygodnia. I tym obrazkiem wybraliśmy sobie trzeci komplet strojów Barcelony, no bo pojawiają się co chwilę nowe rzeczy, już wiemy w jakich barwach, w jakim zestawieniu Barca będzie występować w tym sezonie. Zobaczyliśmy już te komplety w akcji sparingu z Manchesterem City. No i zapytam cię po prostu tak, twoje top 3 uporządkuj może, jakby trzeba było wydać za skórniaki ciężko oszczędzane w śwince skarbonce, to na jakie komplety idzie to po kolei? Ty dzisiaj widzę dzień barwowy, obchodzisz, więc
z tego sezonu? Trzy, jakby uporządkuj po kolei, które ci się najbardziej podobają. Powiem ci szczerze, że fajnie mieć kłopot bogactwa dla odmiany, bo ostatnio Nike kibiców Barcelony nie rozpieszczał, a tak naprawdę myślę, że wszystkie te komplety są udane. Ja uważam osobiście, że ta druga wyjazdowa koszulka, ta złota, jest gdzieś tam najbardziej do mnie trafia po prostu i rzeczywiście na chwilę obecną jest jedyną, którą mam, chociaż to też wynika troszeczkę z problemu z dostępnością tych pozostałych, tych domowych. Kolejny strzał w kierunku Barcelony. Dokładnie. Albo nie ma WU, albo nie ma dostępnych koszulek. Natomiast jeżeli chodzi o domową koszulkę, no to myślę, że też jest bardzo, bardzo udana, więc no fajny rok tutaj wyszedł projektantom Nike'a, a podobno są to jeszcze koszulki aprobowane przez poprzedni zarząd. No więc ten proces rzeczywiście produkcyjny, logistyczny i tak dalej wymaga tego, żeby to robić dużo, dużo wcześniej. No i tak czytałem, że to jest projekt, który jeszcze zostawił w spadku Josep Maria Bartomeu, więc coś się w końcu udało. Jak to się mówi, do gabloty Bartomeu, jeszcze te stroje. No też przyznaję, że z mojej strony totalna aprobata wszystkich tych trzech kompletów. Drugi zyskuje w oczach naprawdę, kiedy się go zobaczy na żywo, ale ten pierwszy, który akurat ja sobie sprawiłem, ja oczywiście tutaj bez barw, bo ja kibicem Barcelony nie jestem, natomiast w koszulkach paraduje i Realu, i Barsy, natomiast ten pierwszy też bardzo udany, więc jest czym wybierać, jeżeli Barsa was zawiedzie, nie będzie literki W, nie będzie dostępnego czegoś w sklepie, bo teraz wiadomo, że będzie napływ polskich kibiców do stolicy Katalonii, no to jest taki wybór, że absolutnie nie ma co się obrażać. Przechodzimy sobie do El Rival Intimo, czyli do tego najbliższego rywala, którego chcemy poznać jak najlepiej, akurat będzie z nami taka osoba, która no, przedstawi nam go doskonale. Barca Studio to jest trochę też taki pretekst, żeby porozmawiać o klubach innych, nie tylko o Barcelonie. Jak wiecie, dzielimy ten program na takie segmenty, pół godziny o Barcelonie, pół godziny jednak o przeciwniku, no bo nie zawsze w La Liga Bonita też starczało tego czasu, a jednak to są fascynujące historie. No mamy klub, którego prezydentem jest Ronaldo Il Fenomeno, kochany przez tak wielu ludzi, trenerem jest Paceta, czyli człowiek, którego doskonale pamiętamy z Korony Kielce. No różne były te przeboje tutaj jego w Ekstraklasie, ale o tym on opowie nam najlepiej. Nagraliśmy wywiad z trenerem tuż przed spotkaniem, także też duże podziękowania dla Realu Valladolid, że tę sprawę udało się załatwić tak szybko, tak też ekskluzywnie, no bo oczywiście wypowiadał się na konferencji prasowej, ale specjalnie dla Barca Studio w kilkuminutowej rozmowie przed nami właśnie Paceta. Posłuchajmy. Hola, mister. Encantado verte otra vez porque te recuerdo perfectamente de los tiempos de Polonia. Y te queremos preguntar por qué viene el partido super, super grande. Y recuerdo la historia que has dicho sobre el informe contra el Real Madrid de 100 páginas que lo llevabas hasta el baño. Y quería preguntar si... Sí. Si lo va a funcionar lo mismo en el caso del Barça, que también tienes un grande... Ahí está preparado. Sí, ¿no? ¿Y cuánto... Está preparado. ¿Cuántas páginas tiene? Pues este no lo sé, no las tengo numeradas, pero sí, tienen muchas, porque al final, cuantos más datos tengas, mejor. Pero bueno, con estos equipos tan grandes, aunque tengas los datos, también te pueden seguir. Claro, pues tienes preparado el plan preciso para parar Barcelona. El calendario es súper duro en el inicio de la temporada, pues son los retos más grandes desde el primer día. Sí, vamos a tener este tercer partido, son tres partidos contra los seis primeros que han quedado. Entonces, bueno, al final te tienes que enfrentar a todos. El Barça está en muy buen momento, con mucho automatismo, pero nos hemos planteado el partido para ganarlo. Luego, el fútbol es caprichoso, el fútbol es de detalles, es de áreas. Aquel que es más preciso en las áreas, generalmente gana. Claro. ¿Y tú tienes algún plan anti-Lewandowski, como se ha dicho? Porque lo que vemos en las primeras jornadas, lo de Alejandro Catena o lo de Robin Lenormand, era como un poco más, no sé, artes marciales a veces que el fútbol. Realmente le marcaban como muy, muy estrecho. Nosotros generalmente siempre estamos muy pendientes y más de jugadores de ese nivel, pero no hacemos cosas especiales. Sí, a veces un poco más de atención en algunos jugadores, pero no hacemos demasiado mención especial a los grandes futbolistas, porque en el Barça son demasiados. No puedes estar pendiente de a este muy atento, porque se lo ha dado otro,
y es tanto mejor que este que tiene el balón, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a todos, y Lewandowski es probablemente uno de los tres mejores delanteros del mundo. Entonces, bueno, pues hay que estar muy atento y vivir con ello, y vivir con ello. Barcelona son muy buenos todos, bueno, y Lewandowski, pues por supuesto, ¿no? Pues vale, bueno, tiene que estar en el top 3 de los mejores jugadores del mundo. Pues ¿crees que puedes parar Barça con el trabajo colectivo? Porque he leído que tus equipos, que tú te gusta mucho equipos de clase obrera, que transmiten sacrificio, que transmiten humildad, trabajo, esfuerzo. En ello estamos. ¿Por qué? Porque de momento los equipos... creo que es que desde ahí se construye todo lo demás. Después, a partir de ese trabajo, de ese demás, tiene que aparecer el juego, tiene que aparecer el balón, tiene que aparecer el disfrute del jugador. Hoy hay unas declaraciones de Pep Guardiola que habla de la táctica y de que si está reñida con el talento del jugador, no, porque a veces nos encasillamos. Yo creo que no, estoy de acuerdo con él, que al final lo que vamos buscando en el equipo es, lo primero, esa solidaridad de ayudar al compañero. El fútbol es uno para uno y ayuda al lado. Uno para uno y ayudar al compañero. Si yo en mi uno para uno con el jugador, porque al final de 10 acciones en el partido, 8 son contra el mismo. 8 contra el mismo. Entonces, si yo soy capaz de superar a ese mío, estoy ganando el 10% del partido. Si además en ese ganar en el 1-1 contra el mío, soy capaz de ayudar a mi compañero, pues estoy participando en el 20% del partido. Y participar en el 20% del partido es exageradísimo. Y si ya ayudo a uno y ayudo a otro, estoy participando en el 30. Entonces, señores, estos son porcentajes muy altos, ¿eh? Que cuando somos capaces, a partir de ahí, ¿cómo soy capaz de ayudar al compañero? Pues puedo ayudarle con balón o sin balón. Se puede ayudar de muchas maneras. Entonces, todo eso es lo que vamos buscando. Y sin duda alguna, que el primer es de todo ello es trabajar y vivir contento y feliz del fútbol, ¿no? Y no puedo venir todos los días enfadado porque el míster no me pone, porque no puedo venir, eso tiene unos días, pero tiene que tener fecha de caducidad para disfrutar de esto. Entonces, claro que nuestros equipos son, intentamos que sean trabajadores, que sean solidarios, pero tenemos que tener el juego, si no, no vas a ganar. Veo en cada tu rueda de prensa, cada día trabajando, que aprovechas mucho este periodo en la liga, como era un viaje larguísimo por las ligas inferiores, por Polonia, por Tailandia, era lo de trabajar sin pagar, lo de carpintería. Es que todo tu viaje era larguísima para mantener ese nivel y ahora disfrutar la liga. El viaje ha sido largo para llegar aquí, ha sido largo. No tengo la sensación de estar en primera división, estar en el Real Valladolid por un regalo. No, creo que ya ha sido un viaje largo, como bien has estado, y esto es lo que podemos al final es trabajar siempre con sentido para intentar llegar a los sueños que te vas buscando. Siempre he dicho que hay que perseguir los sueños y que es lo que hago en mi vida. Es verdad que para perseguir esos sueños la clave está en elegir bien el entorno, ¿eh? Y el entorno es prácticamente de todo nuestro entorno es verdad que podemos elegir los amigos y podemos elegir a la compañera o el compañero de viaje, lo que lleves al lado, ¿no? Y esa compañera, en mi caso mi compañera, es clave para todo esto, porque si ella no lo entiende, yo no puedo irme a Tailandia a trabajar, o irme a Polonia, o irme a Australia, como se está, o no puedes irte de fuera, irte a 500 kilómetros en España, porque no lo entienden, o porque no participan de esa toma de decisiones. Entonces, la clave para todo esto está en el entorno. Hay que tener un entorno capaz de comprender este tipo de decisiones y estos sueños, a veces tan duros y tan extraños, que eres capaz de sacrificar la estancia con la familia por perseguir y esto es muy duro. Sí, y también te quería preguntar sobre las reflexiones y recuerdos de Polonia, de ese tiempo de Corona Kielce que te recuerden perfectamente. ¿Cómo era? ¿Qué experiencias, qué reflexiones tienes de este periodo? Porque creo que era bastante duro en el sentido de expresar toda tu manera de trabajar, porque trabajabas con traductor. Tú, por ejemplo, recuerdo que
tú, por ejemplo, gritabas, él era súper tranquilo en esta transmisión, en esta traducción, así que era bastante difícil como transmitir todo lo que querías. No tuve la sensación de que mi mensaje no llegase al futbolista. No. Me enseñó mucho Polonia, sin poder dominar un idioma como el polaco, que a alguien como yo, que no soy demasiado ducho en esto de los idiomas, tuve que ir con traductor. Y yo tengo la sensación de que sí que llegué al corazón de toda la gente que tenía alrededor. Yo tengo la sensación de que me han querido mucho en Polonia, mucho. De que he sido feliz en Polonia, pero feliz de verdad, porque además, como Polonia está muy bien comunicada con España, entonces muchas comunicaciones, podía venir mi mujer, mis hijos, han estado muy comunicados. Y luego la vida en Polonia es muy parecida a la vida mía en Soria, en la capital pequeñita, mucho frío, entonces el frío estoy acostumbrado, pero no al frío polaco, estoy acostumbrado al frío de Soria, no al frío polaco, y aquellos 15 bajo cero a veces. Todo helado, era sí, pero yo tengo la sensación de haber llegado al corazón, sí, de haberme sentido. Es verdad que siempre con traductor, entonces nunca es él, pero al final el tono con el que tú hablas, lo que estás transmitiendo, creo que el idioma es la clave, ¿no? Para comunicarnos, pero a veces somos capaces de entender a la persona de al lado solo porque se quiere hacer entender. Creo que al final te entiende. Es verdad que necesitas ese acompañamiento del idioma, por supuesto, no soy ningún osado en esta historia. Pero cuando tú actúas de manera honesta, la gente de enfrente percibe esa honestidad. Entonces, si erras o has hecho daño a alguien, es muy fácil pedirle perdón y que esto se entienda a la vida. Yo la entiendo de rodearla de cariño, de rodearla de amor, y aunque parezca un poco cursi en la expresión, pero sí que intento rodearla de ello y así lo transmitimos. De Polonia tengo grandísimos recuerdos. José Rojo Martin, czyli Paczeta na antenie kanału sportowego. Przepraszamy najmocniej za małe zakłócenia, ale to jest internet Valladolid w budynku klubowym. Pytanie też od razu do czatu, bo tutaj mieliśmy napisy, natomiast dajcie znaka tak na przyszłość, jeżeli będziemy przeprowadzali takie rozmowy, która forma jest dla was wygodniejsza. Czy może wolicie podcast, czy może wolicie jakby tę formę taką z lektorem, czy jednak wygodniejsze są napisy? Na pewno natomiast u nas w Empik Go, gdzie znajdziecie wszystkie nasze podcasty, tam doskonale możecie tego wszystkiego posłuchać. Jest to też nasza taka współpraca, natomiast Paczeta, przechodzimy do niego. Mieliśmy bardzo długą rozmowę, fajnie, że udało mu się z nami porozmawiać. Zadzwonił jeszcze po wszystkim, przeprosić za te małe problemy, że musiał już kończyć, ale niesamowite jest to trochę w futbolu, że pracujesz w 2013-2014 roku w Koronie Kielce, gdzie były takie wątki, gdzie trochę się śmiano z Paczety. Ja pamiętam takie epizody, że śmiano się z niego, że on zabraniał jeść pomidora ze skórką, zawsze kazał go obierać, albo mówili na niego, zdaje się, że miał ksywkę gołębiarz, bo cały czas gwizdał i tak dalej. Więc zderzył się trochę z taką szyderką, ale widać, że on wspomina tylko te pozytywne rzeczy i naprawdę duży ma sentyment, ale długo czekał na taką swoją szansę realnie w La Liga. Awansował z Elche na najwyższy poziom rozgrywki. Został jakby wyrzucony z klubu, nie dostał tej szansy. Dopiero teraz po kolejnym, drugim już awansie może pracować na swój rachunek z Valladolid. Jak ty go widzisz jako trenera? No tak, zwłaszcza, że on miał okazję przecież pracować już w La Liga, natomiast za każdym razem był takim strażakiem, możemy powiedzieć, no i nie udawało mu się ostatecznie tego pożaru ugasić, no bo czy to objął Numancję w zimę w sezonie 2008-2009, czy Łeskę również zimą sezonu 2020-2021 i wtedy chyba mu się zdarzyło grać rzeczywiście z Barceloną, o ile się nie mylę, na Camp Nou i skończyło się dosyć wysoką porażką. Natomiast tak słuchając trenera i ja też słuchałem go w El Larguero, bo on akurat był w tej audycji bodajże wczoraj, to zawsze dla mnie jest imponujące to, czy zawsze fajne jest to, gdy trener właśnie mówi wprost, a jeszcze bardziej, gdy to oczywiście realizuje, że przyjeżdża na Camp Nou nie po to, żeby się bronić, nie po to, żeby się zamurować i spróbować gdzieś tam wyciągnąć remis, albo być może uda się to zwycięstwo po jakiejś jednej przypadkowej akcji, tylko rzeczywiście, gdy mówi, że chce grać w piłkę, gdy chce tutaj, no może niekoniecznie pójść na wymianę ciosów taką zupełnie otwartą, ale gdy jednak chodzi o to, żeby zaprezentować ten swój futbol, pokazać coś fajnego kibicom zgromadzonym na Camp Nou, no i po prostu powalczyć o dobry wynik. Z takim nastawieniem Paczeta zdaje się jechać na Camp Nou, więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, chociaż ja liczę na to, że mu się nie uda, ale wcale bym tutaj się nie obraził o jakiś wynik właśnie wysokobramkowy.
też po stronie między innymi Valladolid niekoniecznie muszą wracać z zerowym dorobkiem bramkowym. Ale też super trudny początek sezonu, bo przyjeżdża na początek Villarreal zbudowany, Villarreal silny, tam oczywiście przegrywają, później wyciągają remis z Sevillą, gdzie oczywiście byli z drużyną gorszą, ale tutaj nie ma co dyskutować. Pacheta nie ma wcale jakiejś wielkiej jakości w zespole. On ten zespół lepi, cały czas mówi, że oni dopiero dojeżdżają na poziom intensywności La Liga, bo jako Beniaminek to nie jest takie proste. On dopiero jeszcze będzie niektórych piłkarzy ściągał. Zresztą Valladolid, tak jak większość ligi, ma teraz takie problemy, że chciałoby jeszcze kilku piłkarzy ściągnąć. Bez kontraktu jest chociażby Denis Czeryszew. Ale nie możesz go zatrudnić, bo nie możesz nowych piłkarzy rejestrować. Przez chwilę ściągnęli Zouahira Feddala, ale to są bardzo trudne realia, w których klub, którego prezydentem jest Ronaldo, się porusza. Natomiast zaraz też połączymy się, uwaga, tutaj nie kłamie, z polskim kibicem Realu Valladolid, więc będziemy mieli z nim łączenie na Skype'ie. Natomiast pytanie, czy ty jakkolwiek się tego meczu obawiasz? Czy to jest tylko tak, że jednak Barcelona może być sama tutaj swoim największym wrogiem? Tak, myślę, że to jest dobre określenie. Znaczy, na pewno ten ostatni mecz wspomniałeś z Sevillą. No przecież Real Valladolid wyszedł na prowadzenie w tym meczu i stracił je tak naprawdę po błędzie Sergio Asenjo, który wiemy, że może nie zagrać w najbliższą niedzielę. Też słuchałem właśnie wywiadu z Asenjo, który mówił, że chyba 300 razy ogląda już tę sytuację. No i zdaje sobie sprawę, że po prostu popełnił błąd i tam odpowiedzialność jest jego. Natomiast jeżeli o to chodzi, no to rzeczywiście nie było ostatnio okazji do gry z Realem Valladolid, no bo siłą rzeczy to była drużyna na niższym poziomie rozgrywkowym, ale historycznie jest to dla Barcelony bardzo wygodny rywal, bo ostatnie 15 spotkań to jest 14 zwycięstw Barcelony, ostatnie 8 spotkań na Camp Nou. Barcelona strzela Realowi Valladolid średnio 3,4 bramki na mecz. Więc to jest naprawdę rywal, który był zawsze dość wygodny od tego sezonu 2008-2009, który powiedzmy wyznaczył ten początek nowej ery w Barcelonie, czyli przyjście Pepa Guardioli i tak dalej. Barcelona to mimo tego, że Real Valladolid, jak wspomniałem, no nie grał cały czas w La Liga, to jest to rywal, któremu Barcelona najwięcej bramek strzeliła na Camp Nou od tego momentu, aż 40. Więc no siłą rzeczy trzeba tutaj patrzeć optymistycznie, zwłaszcza, że jeżeli tak rzucam tymi statystykami, no to warto wspomnieć o tym, że Barcelona już ma dwa mecze z rzędu w La Liga bez strzelonej bramki, no bo ostatnio Rayo, mecz otwierający sezon i mecz zamykający zeszły sezon z Villarrealem, no i taka seria to się Barcelonie nie zdarzyła od ponad 40 lat, więc myślę, że przede wszystkim trzeba szybko otworzyć wynik i po prostu kontrolować mecz. I za to też będzie odpowiedzialny Robert Lewandowski, który czeka na pierwsze trafienie takie oficjalne na Camp Nou. My sobie przechodzimy do ostatniego, już ostatniej części programu, czyli preview, zapowiedzi tego, co nas czeka w niedzielę. I będzie też z nami teraz Mateusz Kamiński, czyli Polak, który jest kibicem Realu Valladolid. Łączymy się z nim i ja od razu będę miał takie pytanie. Cześć, Mateusz. Cześć, cześć, cześć. Od razu mamy takie pytanie, bo my z Michałem się zastanawialiśmy, jak to jest możliwe, jak się zostaje w ogóle kibicem Realu Valladolid w Polsce. Opowiadaj tę historię, bo to jest aż trudne do uwierzenia. Wiesz co, gdyby nie to, że Ronaldo został właścicielem Realu Valladolid, to prawdopodobnie w ogóle nawet bym się nie zainteresował, tak? Tylko... No Ronaldo był świetnym napastnikiem, więc byłem też ciekawy, czy będzie sobie równie dobrze radził jako po tej drugiej stronie, od strony zarządzania klubem. I tak się wkręciłem. Najpierw oglądałem sobie mecze właśnie pod kątem Ronaldo, a później to już się całkowicie zafascynowałem tą drużyną i z każdym kolejnym meczem poznawałem ją coraz lepiej, coraz mocniej, nie? No jak on sobie radzi po tej drugiej stronie? Bo to jest też dobre pytanie. Wiemy, że on... ma takie ciągoty do bycia biznesmenem, bo ma też drugi klub, który przed chwilą jakby przejął, czyli brazylijskie Cruzeiro. Natomiast chyba kibice Realu Valladolid mają jakiś pewien do niego żal. Wiemy, że też zaliczył już spadek z ligi, zaliczył powrót. Jak ty w ogóle właśnie traktujesz tego swojego idola jako prezydenta klubu, jako tego człowieka po drugiej stronie? Jak go można oceniać? Tutaj tak jednoznacznie ocenić go nie można, bo można powiedzieć, że są pewne plusy i minusy jego rządów. Tak na pewno od czasu, kiedy przyszedł, no to mamy też dużo kontraktów nam załatwił, bo mamy kontrakt z firmą Adidas. Jest kilku takich lepszych sponsorów, jak na przykład duży browar hiszpański też podpisał z nami kontrakt. Więc na pewno samo nazwisko Ronaldo przyciąga sponsorów, tak? Widzą, że skoro w innych biznesach mu idzie, no to warto też, myślę, zainwestować w ten klub. Tak, ale ostatnio była taka duża akcja. Kibice mieli do niego bardzo duże pretensje po tym, jak zmienił się
herb klubowy. Bo to było w ogóle bez żadnego uzgodnienia z kibicami, nie było też żadnych przecieków, żadnych projektów wcześniejszych, nie było to poddane żadnej dyskusji i o to głównie mają kibice pretensje, że no, takie decyzje są podejmowane bez nich. Tak samo na przykład z Sergio Gonzalesem jeszcze w tym sezonie spadkowym. Też później na koniec sezonu przyznał, że kilka osób z zarządu mu tam doradzało już wcześniej zmianę trenera, że być może mógł wcześniej zareagować, on dał jednak szansę trenerowi do samego końca. Koniec końców spadliśmy do Segunda, tak? Więc no, kilka takich błędów popełnił. No na pewno też cały czas się uczy po tej drugiej stronie. Tak. Ciekawe jest to zestawienie właśnie Paceta i Ronaldo jako ludzie, którzy zarządzają tym klubem. Jest też dyrektor sportowy, z którym mieliśmy mieć również wywiad, ale finalnie stwierdził, że porozmawiamy sobie dopiero może przy tym rewanżowym meczu, bo jednak w trakcie okienka to niech się skupi na rejestrowaniu nowych piłkarzy. Zobaczmy sobie też nasz przewidywany skład Realu Valladolid. I chciałem cię zapytać od razu, Mateusz, na kogo polscy kibice powinni zwrócić uwagę? Kto tam jest taką gwiazdą? Kto ma trochę wyższą jakość? Gdzie są lepsze i gorsze elementy, tak twoim zdaniem? No na pewno na samym początku rozgrywek to niesamowicie błyszczy Anuar, który no zdobył przepiękną bramkę w tej drugiej kolejce z Sevillą. Tak, zgadza się. Anuar i jeszcze bym wyróżnił tutaj Aguado. To są tacy zawodnicy, których odbudował sam Paceta. Są już teraz takimi dosyć kluczowymi zawodnikami. Na środku boiska bardzo mi się podoba Roque Mesa. On jest takim naprawdę całym mózgiem drużyny. Od niego bardzo dużo zależy. Brakuje na pewno w tym meczu, od samego początku sezonu, brakuje nam Shona Weissmana, nie ma Gonzalo Platy. To jest taka nasza siła ofensywna. Weissman zresztą też przecież był jednym z najlepszych strzelców w Segunda. Więc na pewno tutaj tego będzie brakowało. Na szczęście teraz po tym sezonie wrócił do nas Sergi Guardiola. On też tam rozegrał dobry sezon w Rayo Vallecano. Były jakieś oferty, coś się mówiło, że być może zostanie tam na stałe. Nic konkretnego się jednak nie pojawiło. I wygląda na to, że jednak z nami zostanie w Valladolid. Mateusz, to powiedz nam jeszcze, bo zachęcamy też od razu, żeby ktokolwiek nas dzisiaj ogląda, zaobserwował sobie profil Real Valladolid Polska i na Twitterze, i na Facebooku. No jest to jednak pewien fenomen i powiem ci, że serce mi się naprawdę cieszy, jak słyszę, jak ty mówisz cały czas my o tym klubie z Valladolid. Powiedz, czy ty jesteś na tym statku sam, czy jest jeszcze ktokolwiek, kto nie wiem, napisał ci, że słuchaj, też mam jakiś sentyment do tego zespołu, czy to jest taka jednoosobowa armia znana ci w Polsce? To znaczy, te profile prowadzę sam, natomiast jest kilka takich osób, które tam regularnie czy lajkują, czy komentują. Także no, sam się dziwiłem, że w sumie w miarę upływu czasu ci ludzie sami się pojawiali, tak? Gdzieś się tam ujawniali, że obserwują, że właśnie dobrze życzą temu klubowi. Także jest kilka osób. No, taki najpopularniejszy to mi się wydaje, że w Polsce to jest Daniel Sobis, tak? Dziennikarz, on z Valladolid mieszka, także... Jest bardzo, bardzo znanym kibicem. Okej, to powiedz nam jeszcze na sam koniec, Mateusz, krótko twoje przewidywania na ten mecz. Czego ty się spodziewasz na Camp Nou? I jakby duża wiara z twojej strony, że to będzie dobry wynik, tak jak z Sevillą, czy jednak jak nie będzie jakiegoś lania, jak będzie pozytywny obraz walki i tak dalej, to już będziesz zadowolony? Tutaj myślę, że trzeba po prostu pokazać charakter, pokazać walkę, zagrać na 100% i jeśli będzie jakiś dobry wynik, to ja będę bardzo zadowolony. Oczywiście tutaj słyszałem wypowiedzi trenera Pacety, że oczywiście jedziemy po zwycięstwo, więc takie nastawienie też mi się bardzo podoba i liczę na dobry spektakl, tak? I jak najlepszy wynik oczywiście. Jeśli udałoby się zdobyć 3 punkty, byłoby super. Z remisu też będę bardzo zadowolony. Mateusz Kamiński, Real Valladolid Polska, bardzo ci dziękujemy i trwaj dalej w tej pasji. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Michał, to zapytam jeszcze ciebie. A propos, zawsze takie mnie interesują kibicowskie, może takie małe cele, wyzwania na mecz. Ty masz, oczywiście, że tutaj chodzi o to, żeby wygrać, to jest takie jasne, ale czy ty na przykład personalnie patrząc na jedenastkę albo na ogół gry Barcelony, styl, masz jakieś takie swoje... swoją listę życzeń, co byś chciał na Camp Nou zobaczyć po tym spotkaniu?
No oprócz, tak jak wspomniałeś, pierwszego oficjalnego gola Roberta Lewandowskiego, bo myślę, że to jest pewnie na liście każdego kibica, to ja bym chciał wyróżnić tutaj Ferrana Torresa, bo Ferran Torres został wprowadzony przez Xaviego w meczu z Realem Sociedad San Sebastian tak właściwie z marszu. On stracił całe przygotowania przez kontuzję stopy. To w ogóle było przeciekawe, bo nigdy nie było komunikatu oficjalnego, co mu się właściwie stało, ile on będzie pauzował i tak dalej. No i tak dzień po dniu okazywało się, że on jeszcze nie wraca i ostatecznie nie zagrał w ogóle w żadnym spotkaniu. Zagrał pierwszy raz dopiero właśnie w San Sebastian, no i nie wyszło to zbyt imponujące, tak samo jak również jego występ w meczu z Manchesterem City. A ja myślę, że to jest chłopak, który naprawdę ma spory potencjał i w zeszłym sezonie był mocno niedoceniany, głównie ze względu na swoją nieskuteczność, ale on do tych sytuacji przede wszystkim umiał dojść i tak czy siak wykręcił bardzo dobre liczby, mimo tej nieskuteczności. I to jest piłkarz, którego ja bym nie pomijał, jeżeli chodzi o Barcelonę, no bo mówi się sporo tych skrzydłowych w kontekście Dembele czy Rafini. Ostatnio po Realu Sociedad San Sebastian ludzie sobie przypomnieli trochę, takie mam wrażenie, o Ansu Fatim, o tym, jaki on jest świetnym zawodnikiem i mam trochę taką nadzieję, że jeżeli Ferran Torres zagra, znaczy przede wszystkim mam nadzieję, że zagra, a jeżeli zagra, to mam nadzieję, że ludzie też sobie przypomną, że on naprawdę potrafi grać w piłkę. Jak tak myślę sobie o tym spotkaniu, to oczywiście jest taki scenariusz, że ekipa Pacety będzie niesamowicie skonsolidowana, zwarta i że jednak obroni się przed Barceloną, ale tak realnie, jak miałbym jakiś wynik typować, to wydaje mi się, że to może być 3-1 dla Barcelony, że jednak no, Paceta też na pewno nie zamknie się na 30 metrach. On jednak wpaja tym piłkarzom zawsze taką odwagę, też taką radość, też żeby, tak jak mówił w tym wywiadzie, żeby mieli też trochę coś z futbolu, żeby oni nie mieli tego poczucia, że cały czas przychodzą do pracy i są smutni, muszą robić coś za karę, tylko rzeczywiście, żeby biegali za tą piłką tak jak w dzieciństwie i też trochę się nią cieszyli. Jaki jest Twoje takie przewidywanie, jeżeli chodzi o rezultat na to spotkanie na Camp Nou? No nie ukrywam, że też liczę na wysokie zwycięstwo, natomiast rzeczywiście wcale bym się nie zdziwił, gdyby Real Valladolid również coś ustrzelił, więc ty mówisz 3-1, ja mogę powiedzieć 4-2 na przykład. Okej, to sprawdzimy. Dawajcie też znać w czacie, jakie są wasze przewidywania. Bardzo chętnie to poczytamy. Natomiast jak widzicie, co weekend Barca Studio to już będzie taki stały element, na który was zapraszamy na antenach kanału sportowego, ale oczywiście każdy lubi różne formy konsumowania tych treści o Barcelonie i nie tylko. Na pewno jeżeli ktoś woli treści większe, czytane na spokoju, usiąść z kawą i przeczytać sobie coś pogłębionego, no to czymś dla niego będzie kwartalnik sportowy, gdzie ruszyła już przed sprzedaż. Tutaj właśnie znajdziecie to pod tym linkiem 9 do 9 września. Można zamawiać w ramach przedsprzedaży kwartalnik. Tam no będą naprawdę ciekawe nazwiska. Będzie duży kącik barceloński, więc naprawdę już tutaj poręczam, że warto tam zajrzeć. Będzie parę niespodzianek, o których jeszcze powiedzieć nie możemy. A jeżeli kogoś interesuje samo oglądanie meczów Barsy, no to tutaj też odsyłamy do kolejnego naszego partnera, czyli Canal Plus Online. Tam znajdziecie wszystkie mecze Ligi Hiszpańskiej i generalnie cały ten pakiet, gdzie możecie to tak naprawdę oglądać w każdym miejscu w Polsce. Jest to znakomita sposobność, żeby po prostu nawet gdzieś będąc na wyjeździe te Barcelony obejrzeć. Przyznam, że pierwszą kolejkę oglądałem na wieczorze kawalerskim i nic mi nie umknęło i nawet coś z tego wszystkiego pamiętam. Michał, bardzo ci dziękuję za dzisiejszy występ. Socio Barcelony, No Camp Nou, fcbarsa.com i człowiek, który no bardzo, jak słyszeliście przez tę godzinę, ma wiele ciekawych przemyśleń na temat katalońskiego klubu. Dziękuję bardzo. A my po prostu zachęcamy was, żebyście Barca Studio wklepali sobie na stałe w kalendarze. Chcemy też dać trochę takiej przestrzeni, żeby można było ten program obejrzeć. Więc jeżeli Barca pewnie będzie grała w sobotę, nagramy program w piątek. Jeżeli będzie grała w niedzielę, no to nagramy sobie go 24 godziny wcześniej, tak jak dzisiaj. Także to będzie trochę taka płynna godzina, ale na pewno możecie być pewni, że te wszystkie kwestie omówimy. I jak widzicie, nie tylko o Barcelonie, no bo dzisiaj pół godziny konkretnego mięsa o Realu Valladolid. Za tydzień Sevilla, więc i będziemy podsumowywali, i będziemy zapowiadali. Barca Studio może już na stałe wejść na anteny kanału sportowego. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.